Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw, a właściciele sklepów bardziej otwarci i chętni do negocjacji, twierdzi rzecznik praw konsumenckich, który swoją funkcję pełni od ponad 20 lat. Petentom, którzy wiedzą, czego chcą, zdecydowanie łatwiej jest pomagać, twierdzi Teresa Mazur. Zresztą do biura rzecznika trafia ich coraz mniej, od kilku lat, od kilku do kilkunastu dziennie, z czego większości wystarcza zwykła porada. Zmieniają się nie tylko klienci, ale i sprzedawcy, zwłaszcza ci handlujący butami i sprzętem sportowym w sklepach sieciowych. Ileś tam lat temu w Suwałkach, no wiadomo, powstała plaza, znalazły miejsce takie sklepy jak CCC, jak Marte Sport, gdzie tych reklamacji było przeraźliwie dużo, było bardzo dużo. Natomiast w tym momencie, po tych latach już współpracy z tymi sklepami, mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Klienci skarżą się nie tylko na buty i sprzęt sportowy, ale także na coraz gorszej jakości sprzęt AGD. Rzecznik przestrzega przed problemami, jakie mogą mieć miejsce przy zawieraniu umów przez telefon. I tutaj są z tym największe problemy, bo nie zawsze jest tak. Nie twierdzę też, że druga strona, czyli przedstawiciele operatorów, oszukują, kłamią, bo to nie, to nie jest też tak. Natomiast może nie celowo, ale jednak coś jest niedopowiedziane, ludzie odbierają to czasami zupełnie inaczej albo nie do końca wszystko rozumieją. I chciałabym tu zwrócić uwagę na to, że jest zawsze ten czas, jest 14 dni, na odstąpienie od umowy. Rzecznik zaleca też czujność przy zakupach kołder, garnków, prezentacji, pokazów gotowania i tym podobne. Sprzedawcy skutecznie potrafią namówić klientów, zwłaszcza osoby starsze, do kupna towaru po nieludzko zawyżonych cenach. Starszy czuje się taki dowartościowany, ja sobie to mogę kupić, bo to jest tylko dla mnie. Albo ja sobie to mogę kupić, ja powinienem kupić, bo to jest towar, który dzięki, jak będę to stosować, używać, mogą to być jakieś tam poduszki masujące, pościel, tego typu urządzenia jakieś rehabilitacyjne, że to znacznie poprawi stan zdrowia i to takie bodźce powodują że te umowy są zawierane. Ale okazuje się, że przychodzę do domu, dzień, dwa, i okazuje się, że tak, nie stać nas na to. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Należy powiedzieć sąsiadce, należy powiedzieć komuś z rodziny, bo może sami ludzie nie wiedzą, że mają takie prawo, że mogą bez podania przyczyny spakować, odesłać i wysłać. Najpierw jednak musimy niezwłocznie, pisemnie powiadomić sprzedawcę o rezygnacji. Wówczas odstępujemy od umowy bez żadnych konsekwencji. Umowa uważana jest za niezawartą. Jak podkreśla rzecznik praw konsumenckich, zawsze warto walczyć o swoje prawa do samego końca. Poza nielicznymi przypadkami większość spraw kończy się dla nas pomyślnie.